Najświętsza Rodzino, błogosław naszej wspólnocie oraz młodzieży na całym świecie. Ja myślę, że ten fragment Najświętsza Rodzino, błogosław naszej wspólnocie oraz młodzieży na całym świecie jest o tym, że Święta Rodzina jest nie tylko patronem i opiekunem naszej DMN-owej wspólnoty, ale jest takim samym przyjacielem każdego młodego człowieka na całym świecie. I ona chce nas przyjmować, jest otwarta na każdego. Tak samo nasza DMN-owa wspólnota pragnie być na wzór Świętej Rodziny, pragnie być otwarta na wszystkich. Święta Rodzina jest blisko każdego z nas. Ona pragnie ciepła, dobroci, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w naszych życiach. I pragnie nam też szczególnie błogosławić. I dlatego w tej modlitwie prosimy ją o to błogosławieństwo. Jezu, przyjacielu młodzieży, naucz nas pięknie przeżywać swoją młodość, tak jak Ty to czyniłeś w Nazarecie. Naucz rozwijać swoje talenty i budować wizję przyszłości opartą na Bogu. Pomóż nam odczytać drogę życiowego powołania i daj odwagę do jej realizacji. Maryjo, uzdolnij nas do zachwytu nazaretańskim domem, pełnym prostoty, ciepła, otwartości i miłości. Pomóż nam tworzyć rodzinną atmosferę wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Józefie, opiekunie świętej rodziny, ucz nas głębokiej modlitwy, dobrego milczenia, solidności w pracy i bezinteresownej pomocy bliźniemu. Najświętsza Rodzino, błogosław naszej wspólnocie oraz młodzieży na całym świecie. Broń nas przed pokusami zła i prowadź bezpiecznie po drogach ziemskiego pielgrzymowania do domu Ojca. Amen. Amen.